Witajcie, mili goście. Bardzo się cieszymy, że znowu tak tłumnie przybyliście na nasz koncert. A my dzisiaj znowu se pogodomy po śląsku, czyli po naszyku. Bo musicie wiedzieć, że dawno, dawno temu na Śląsku to było blank inakszy niż dzisiaj. Bo bez zima szkubało się pierze. Nie dzwoniły telefony komórkowe. Chleb piekło się w chałupach, a w telewizorach nie było seriali. I z kuli tego ludzie mieli czas. A jak mieli czas, to pogadywali se przy świeczkach, bojali albo czytali roztomajne historie. Ja, ale to było dawno. Ja. Ciekawe, czy ludzie potrafią godać, bojać i berać po śląsku. Ciekawe, czy mają o czym godać. Udowodnimy wam, mili goście, że tak. Za chwilę pojawią się przed wami postacie przedstawione przez Brunona Strzałki w Godkach i Bojkach Śląskich. Przeniosą się w czasie i spróbują swojego szczęścia w XXI wieku. Czy im się to uda? Nie wiem. Wszystkich was, drodzy goście, witamy i na koncert zapraszamy. W dawnych czasach w Lubomi, w Jatkach, kaj był staw postrzednik, pojawiły się panny wodne. Te panny wodne to się tam przy tym stawie pluskały i tańcowały. A musicie, mili goście, wiedzieć, że to były rychtyk piękne dziołchy. Miały jasne włosy i długie szaty. Gdyby tak spotkały jakiego Karlusa, to zaraz by się w nich zakochał i chciał się z nimi ożenić. Mili goście, a w nasze czasy przyniosły się ino dwie, ale te najpiękniejsze panny wodne. Przywitajcie je ciepło, a z kuli tego, że się trochę gańbują, bo pierwsze wylazują na scenę, a są to Tekla i Helena! Mieszkały są one w stawie u pana Ernesta. Kaj woda je fest czysto, a karpie wielkie jak mietły. Ale widzimy po ich gębach, że są fes zastarane. Czy ciekawe czym? Ty, Helena, choć my są panny wodne, to ja się obawiam, że my się na tym stawie odwodnimy. Siedzimy na tym michu i nic, wyglądamy fajnego chłopa, ale nie ma. Ja, Tekla, ty musz rychł. Wiosna, lato, jesień, zima, a chopa jak nie ma, tak nie ma. Ale wiesz co, ja mam takie ekstra brele. Pójdź tu. Jak nosę jedna zada na nos, to ją wszystko gazle przywidza. Zerknij, widza, jak tam Karlusy tak fajnie chodzą, spacerują. Wójt, jak śmigo swoim Mercedesem do roboty. Kogoż to? Jak księdza wiedzą na kolinda. Same ciacha, co jedno to lepsze. Ja, Tekla, wszyscy przejechali, a my dali same. Prefi nam zostać starymi pannami. A ja by się tak wydała. I o też! I w tym momencie zrobił się wielki butel przy stawie. Pojawił się utoplec. Musicie, mili goście, wiedzieć, że utoplec to był mały, chudy syneczek. Miał dycki obleczone czerwone spodnie, zielono jakla i modro czopka. Witajcie wszyscy. Jestem Sławomir. Utoplec nieboczów. Dziołchy. Widza, żeście są fest zabrane. No, i niczego wam nie brakuje. Nie brakuje, brakuje. Ani mąż pojęciu. Wiela jeszcze brakuje. Ja też szukam szczęścia.
Kiedyś to były czasy. Odra, Ligocie i Gniebocowa to było moje królestwo. A teraz kajskoczona główka, to się głową o kamień pizna, bo wszędzie tych żwirowni nastawiali. A rano jak wstaję, to mam w kapsach kamienie, w gębie mą kamienie, w uszach mą kamienie, w nosie mą kamienie, jeszcze mą kajś tam, kaj się wstydza powiedzieć w obecności tych pięknych dam. My wiemy, kaj, współczujemy. Mój nieboszczyk tatulek, to się teraz groble przewracają na to wszystko, co się tutaj teraz dzieje. Ale chodźcie tu bliżej dziołchy, to wam powiem, jaki mam fajny plan. Sławomir! Sławomir! A za pora ląd w tym stawie będzie pełno dzieciaczków, utopiczków. Będą tak piękne jak wy i tak mądre jak jo. Jo wam to obiecuję, no bo jo nie ma to z tych, co mają wiatr w galotach. No na to liczymy. A teraz wybaczą panie, ale muszę iść do swojej dawnej roboty. No i swoim dawnym zwyczajem utoplec siedmił se na grobli, a z kapsów zaczął wyciągać roztumańte sznurki i faborki. Czerwone, zielone, brunotne, strokate i pomboczek wie jeszcze jakie. A jak kiery przechodził groblu, to mu te sznurki wciskał i wołał. Kup se faborki, kup se sznurki, za kobzol, za jajco, za krajczek chleba. Nagle na grobli pojawił się jaroszyk. A musicie wiedzieć, że jaroszki to były synki, które pokazywały się boso, w koszuli i w słomianym hucie na głowie. A te jaroszki to się fest, a fest dobno w duma sprzedały. Bo dzieci kolebały,
i muchy od nich odganiali, żeby te dziecka długo spały. Ciekawe, jako ten Jaroszek poradzi se ze współczesnym świecie. Kup se faworki, kup se sznurki, zielone, czerwone, za kobzor, za jajco, za krajczek chleba. Patrz się stracić u smarkańcu jedyn, bo jak cię prasna, to się w tym stawie znajdziesz. Oj, nie wyjdzie z nim tak lekko, gdyż to jest Jaroszek, taki czorny baran spośród porządnych Ślązoków. Ale jo się tu dzisiaj nie przyszedł wadzić. I no pomało rada. Roboty szuką. A i piękną dziochą bych też nie pogardził. Roboty ci trza, ale co umiesz? Godej. Umia moc, ale te czasy są jakieś dziwokie. Bo posłuchajcie. Ostatnio byłem na castingu, bo szukali niania do dzieci. Przeca się na te zlą. To mi powiedzieli, że nie mam przygotowania pedagogicznego. Patrzcie, jakie głupie loki. Żeby dzieci kolebać i muchy od niego odganiać, to trzeba mieć przygotowanie pedagogiczne. Pierwe tak nie było. Jaruszku, a co jeszcze umiesz robić? Byłem jeszcze na castingu do programu Dlaczego Ja? Ale mi padali, że nie fotogeniczny i oglądalność programu spadnie. I nie wyda o tym gadać. Jaroszku, a nie pogardziłbyś jaką piękną działuszką? Jo, nigdy. Ty, Helena, pamiętasz ta nasza koleżanka od serca? Ja, czekaj. Jak się to nazywała? Czekaj. Meluzyna. Podziel zawołamy. Ja, dobra. Meluzyna! Meluzyna! A Meluzyna to była rychtyk pięknodziołcha. Ale cóż z tego, jak była zaczarowano? Od spodku była rybą, a od wirchu dziołchą. Jakby tak spotkała jakiego Karlusa, co by się w niej zakochał i chciał się z nią ożenić, to może by ją odczarował. Ale dziwejcie się, co to się z tym Jaroszkiem dzieje. Wiedź mu się tak ślepia świecą, jak patrzy na ta Meluzyna, można co z tego bycie i ją odczaruje. Ale dziwejcie się, jako to je dziołcha, to je miód malina. Meluzyna, czy ktoś podpowie mi, by ciało swe wygina miód?
cuda się zdarzają. Ciekawe, jak ta meluzyna poradzi se w naszych czasach. A pójdź sam, mam lasie jedyn. No pójdź, pójdź. Słuchaj, skuli tego, że dzisiaj rozpoczynamy nasze szczęśliwe pożycie małżeńskie, mam do ciebie kilka ważnych komunikatów. Po pierwsze, ogolisz ta broda, bo jakbyś mi tak chciał dzióbka dać, to mnie będzie dropać jak kartacz, a tego bych nie zdzierżała. Po drugie, planuję mieć mocka dziecek. A ty będziesz wszystkie kolybać. I wcale ci nie będzie potrzebne do tego przygotowanie pedagogiczne. Po trzecie, doczekaj, stój, gdzie nie idź. Tak na wszelki wypadek przygotowała ci lista obowiązków na pierwszy tydzień naszego wspólnego życia. Popie, daj ze nią spokój. Ty, mam tam przyjść? Każdego jeżol. Ale meluzynko! I pamiętaj, od pouczania jest jo. Jo mogę pouczyć każdego. Faroża, wójta, fajermanów, wszystkich chłopów. I trzeci zakon świętego Franciszka. Meluzynko! A nie chciałabyś tak większego Jaroszka? Bo ja tu na tej sali widzę takich pełno. Ty, już ci się ta miód malina nie podoba? Co tyż to godosz? Kaja lepszego znojda. Choćby był cały ze złota, to i tak bych ciebie chciała. Cały ze złota to był skarbnik z gruby. Mili goście, musicie wiedzieć, że taki skarbnik to był dobry duch każdej gruby. Pomagier zasypanych górników, strażnik podziemnych skarbów, jednym słowem dobroczyńca. Zaroz dziołchym jesie zdo, że ten skarbnik wylos z gruby i przyszedł też na nasza impreza. Podziwajcie się. Witajcie, roztomili goście. Posłuchajcie, co mi się ostatnio przytrafiło. Bo wiecie, ja mieszkam w Redutowach, tu na grubie. Jakiś czas temu drzimia se w chodniku, a tu ni to dupło, coś mi trzysło nad głową, patrza się do góry, a tu ordeki w chodniku nie ma. Patrza się dali, widzę niebo, miesiączek, księżyc, ani ten smok tego nie zasłanił. Tak se myśla, pierunie, takie piękne niebo to może być eno nad Libumią. I oto jestem. A jak on się tak bliżej przyglądam, widzę mocka znajomych twarzy. Sumyście to wy, górniki, ja? A widzę, żeście też przyszli ze swoimi babami. Przyjacie im ja, bez co? Ratunku! Pierunie kadego, co się tu dzieje? Daj się cypło, górniku! Ratunku! Ratunku! Pierunie! Obeczku, nie zasuło cię! Nie tupło na grubie! Co to się dzieje? Godej! Ty nie wiesz, co może być gorszego na skarbniku? Nawet mieć baba z Libumie. Jo, Józefik, grupa. I o ci powie skarbniku, jak ty mi nie pomożesz, to mnie ta moja baba wykończy. 25 lat już trwota, nierówno walka. Dziecko ją przegrywą. Ja już wiem, jak się krzyżacy czuli pod Grunwaldem, ale tak się mieli lepszy. Bo los przegrali i ferty. A ją ponosza klęska każdy miesiąc. Skarbniku, jak ją przyniesa wypłata, to je zawsze haja. Ona moje no mało i mało. I o skarbniku klęką przed tobą na te moje dwa chore kolana. I o cię proszę o ratunek. Zeflik! Ale nie płacz, bo to gańba, jak płaczy. Zawoj ta twoja baba, może ci co poradzam. Ja? Ja. Dobre.
Dawaj. Agnes, Leszka, Deneszeczka. Ida, już Ida. Jezusie. Boli się, czy co? Zeflik, co ma być? Wiesz, chciałbym ci przedstawić skarbnika z grupy. Ja? Może on poradzi rozwiązać te twoje problemy finansowe. Ciekawe. Tyś jest skarbnik, ja? Ja. O, i ty rozdawasz pieniądze, ja? Ja, Agnes. Fazolisz mi tu i tela. Jedyny skarbnik, którego ja znam, to wcale nie robi pod ziemią. Ale w naszej lubomskiej gminie i wcale nie rozdawał pieniędzy. Powiedziałabym nawet wręcz przeciwnie. Ale Agnes, no? Podziwaj się na ta moja tasza. I ogniwo same skarby. To może być wszystko twoje. Ja? No i się zaczęło. Skarbnik przepadł. Czuję we mnie pijąc, wystroiła się jak pijąc. Patrzy na mnie drinka pijąc, czuła we mnie pijąc. Szepnęła do mnie, jestem Agnes. Wolca działa na nią jak magnes. Stawiam jej szota, ona go pije. Kopalnie złota dziś odkryje. Na parkiet pijamy na pełnym lasie. Do góry skakamy, bo podoba nam się. W jej oczach już widzę dwa złote lampiony. Wyczuła już we mnie grube miliony. Ona czuje, że mnie pijąc wystroiła się jak pijąc. Patrzy na mnie drinka pijąc. Wyczuła we mnie pijąc. Zeflik! Patrzmy no, kaś to je! Jezus! Co? No pójdź, pójdź! Ja? Zefliczku kochany, wybacz swojej Agnes, ale ja cię zamienia na lepszy model. Jest, jest, jest! Zeflik! Zeflik! Pierunie kakego! Ja cię błagam i proszę, klinku przed tobą na to jedne moje brudowe kolano, ale proszę cię, weź te pokuszenie ode mnie. Ale skarbniku, nie płakaj. To je gańba na chłopa płakać. Życzę wam szczęścia. Baba z wozu Zeflikowi liżej. Naleźcie, czy ja się wolny. Nie. A smulcie tego utopca. Prawdziwie wolny w tamtych czasach czuł się karlik Pistulka. Był to dobry zbój, zbójował na bogatych ludziach, a swoje skarby rozdawał biedokom. Zaraz, zaraz, ciochy, mnie się zno, że ten karlik Pistulka też się ciśnie na nasza impreza. Mili goście, a musicie wiedzieć, że ten karlik Pistulka nie miał zielonego pojęcia, co to jest GUS, ZUS ani IPN. On nie miał dowodu, PESEL-u, NIP-u ani kodu na ksero. Był wolny i ta wolność se cenił najbardziej. Witam was, roztomili goście. Jo, karlik Pistulka, mieszkam w najpiękniejszym miejscu na świecie, lubomskim lesie. Nocy śpia między wałami, rano się napija wody ze źródełka, od czasu do czasu uszczela jako dziwoko świnia, wusztów narobia. Ale najbardziej mi się podoba, jak wyleza se z lasa, ligna se w krzokach i zaglądam na te piękne lubomiczki. One mają nóżki jak sarenki, oczka jak sarenki. Wzroku od nich oderwać nie mogę. Przaja kobietu, a tu też są takie piękne frelki. Pójdźcie, zatańcujemy! Ja uwielbiam ją, ona tu...
a co to tutaj się dzieje? A? Uciekli wszyscy, widzę. O, jeden został. Witam, obywatelu. Starszy szeregowy Zygfryda Biczysko. Obywatelu, dostałam doniesienie o zakłócaniu ciszy nocnej. Co to ma być? Imię i nazwisko. Karlik Pistulka. Mów mi, och, Karl. Oj, nie pozwalajcie sobie, jestem na służbie. Mundur zobowiązuje. Zawód. Zawód, proszę. Uczciwy zbój. A uczciwy zbój gdzie mieszka? W tym sezonie Lubomski Las. A, czyli dodatkowo bezdomny. A zawód wykonywany to jaki będzie? No, jakby to powiedzieć, w dzisiejszych czasach ciężko z robotą. Ciekawe. Prowadza własną działalność gospodarczą. Firma przewozowo spółka ZOOO. Ha! Czyli dodatkowo mamy oszusta podatkowego. A Pistulko, z pitów się rozliczacie? Jest, derkusie paniczko, co wy tego docie? Z czego? Z pitów, obywatelu, takich oświadczeń o dochodach. Wszyscy to wiedzą. Wybaczcie, ale o to po chłopsku zrozumiał. Gdzieby się w życiu nie doliczył. Oj, Pistulko, pogrążacie się. Chyba musimy tą sprawę zakończyć na komisariacie, bo tych zarzutów to się nazbierało co najmniej z kilku paragrafów. Idziemy. Dziochy jak obusza! Ciekawe, KRP se tu poradził z takim rozbawionym towarzystwem. I przychodzi mi do głowy ino jedna myśl. Nauczyciel. Brunon Strzałka pisał, że kiedyś nauczycielki były szpetne jak czarownice, a ostre jak osy. Ale nie martwcie się, my tu takich na scenę nie wpuścimy. Zdaje mi się, że wybierają się do nas dwie współczesne nauczycielki. Młodzieży, miejcie się na baczności. Droga Karolina, mam urwanie głowy. Muszę zrobić zastępstwa, wpisać je w librusie. Zrobić zastępstwa za nieobecnych nauczycieli na dyżurach, bo inaczej ta oto młodzież rozniesie nam szkołę. Jeszcze muszę sprawdzić dokumentację szkolną. Ojej, a jeszcze za chwilę muszę iść na obserwację lekcji geografii. Mówię ci, urwanie głowy. Z miłą chęcią będę twoim nauczycielem wspomagającym, bo widzę tu same ancymonki i ananasy. Przyda się pomoc. Doskonale. Myślę, że razem sobie z nimi poradzimy.
drodzy uczniowie, ustawiamy się. Już raz ustawiamy się. Jak długo mamy czekać z panią? Dzień dobry, uczniowie. Moi mili, jeszcze raz. Dzień dobry. No, nie do końca. Jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry. Od dziś jesteście klasą wybrańców. A zatem zaczynamy edukację. Pomału, pomału. W dzisiejszej szkole pewne są ino reformy. W każdej klasie komputer, tablica multimedialna. Pierwej to było inaczej. Jak to było, podziwajcie sami. Hej, hejże ha, elementarz Jacek ma. Hejże hej, hejże ha, elementarz Jacek ma. Idzie właśnie środkiem ścieżki, dumny z pierwszej swej książeczki. Hejże hej, hejże ha, elementarz Jacek ma. Hejże hej, hejże ha, elementarz Jacek ma. Ale pomału, dziećmi są we współczesnej szkole. A wiecie, że my w tym roku wprowadzili Librusa. Ciochy się pięknie uczą. Ale synki to ino się bawić i bawić. Staranie z nimi fez. Ale można, znajdziemy tu kogoś na sali, kiedy go zapiszymy do naszej klasy, żeby wspomógł tych synków. Cierpliwości, za chwila się wszystko wyjaśni. A teraz patrzcie, jak się bawi nasza klasa. Jeszcze raz.
goście. Dawniej było inaczej i dzisiaj też jest inaczej, ale każdy czas jest dobry, bo jest nasz. I to było dzisiaj piękne i dobre, że znowu odwiedziliście nas, a i z tym samym sprawiliście nam wiele przyjemności. Dziękujemy bardzo za wspólne chwile zeszłego roku, za ciepłe gesty skierowane w naszą stronę. A w nowym roku składamy z serca płynące najlepsze życzenia dobrego zdrowia, optymizmu i marzeń spełnienia. Ten nowy roczek, przyjmijcie życzenia tego, co jest dobre, tego, co najlepsze i marzeń spełnienia. Tego, co jest dobre, tego, co najlepsze i marzeń spełnienia. Nie w smutki i troski zawsze was mijają, a miłość i zgoda, a miłość i zgoda ciągle wam sprzyjają. A miłość i zgoda, a miłość i zgoda ciągle wam sprzyjają. Niech sobie i szczęście się kłaniamy, za rok zapraszamy. Nisko się kłaniamy, nisko się kłaniamy, za rok zapraszamy.